Siema, siema, jestem Ryo Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinisty. W dzisiejszym odcinku oczywiście ze mną są ponownie widzowie na Twitchu, więc siemanko, witam was wszystkich na czacie. I was też tutaj zapraszam. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę pod tym odcinkiem oraz subskrypcji, jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze, żeby po prostu wiedzieć, kiedy kolejna mapa się będzie pojawiała, jakieś work in progress i tak dalej. No wiadomo, o co chodzi, nie? Patrzcie na TikToka, na Instagrama, na Discorda i zostawcie followkę też na Twitchu, bo też jestem od 17. Od poniedziałku do piątku cały czas, więc zapraszam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj akcja fajna, myślę, nie taka nudna jak ostatnio, bo tam zbieranie belek, znaczy no zbieranie jeszcze było spoko, nie? Znaczy zbieranie, pracowanie było spoko, ale dzisiaj będziemy te belki zbierać, więc dzisiaj będzie naprawdę ciekawie, mam nadzieję. Mam tu już przygotowaną przyczepę oczywiście pod to wszystko, więc jak to będzie wyglądać? Chyba zrobię tak, że po prostu podczepię 60-kę do tego. Pojadę sobie na łąkę i potem kolejnym tym władziem pojedziemy sobie właśnie zbierać. No bo nie mam tej tury, jak widzicie, jest tury we władziu, więc trochę na dwa ciągniki. A wiem, że potem, że siuntka mogłaby mieć, czy Władek mógł mieć problem z przyczepą z tymi belkami, nie? Więc tak sobie to właśnie chyba ogarniemy. Tylko pytanko teraz, gdzie będzie lepiej? Chyba lepiej będzie, jak pojedziemy sobie na najpierw tą łąkę większą, a potem tą mniejszą łąkę, prawda? Bo tam będziemy mieli prostą drogę zjechać sobie, więc mało będzie miejsca, żeby się gdzieś przewrócić na bok, nie? Tak chyba to będzie lepiej. Czy jest znajdźka na łódce na kolonii? Nie wiem, Hardon, musisz sam to sprawdzić, ja nie mam pojęcia. W sensie, niektóre tam znajdźki pamiętałem, ale większość właściwie zapomniałem, co nie? Więc niestety nie powiem ci dokładnie. Babka, co ty idziesz na ten? Powinna się zatrzymać. Dobra. Ogień oczywiście na tłoki, jadymy, nie? Jadymy na łąkę numer 21, a potem pojedziemy na tamto 44 chyba, to jest tam z tyłu, nie? No myślę, że tak będzie ogólnie lepiej, bo wiecie, tu są zakręty, jest nierówny teren, a tam jest wszystko fajnie, więc jak sobie tu załadujemy trochę tych belek, pojedziemy sobie po prostu tymi belkami na tamtą łąkę, doładować się, to będzie mi wiele prościej stamtąd zjechać całą przyczepą, nie? A nie tak jeździć. Ja w ogóle się boję ten odcinek strasznie, wiecie co, bo ja dostaję nerwisy, jak tylko mam ładować belki. I dążę do tego, żeby ładować kostki za każdym razem. Każdy mój save, jaki by nie był, kończy się na tym, że i tak w końcu ładuję kostki, nie? Te duże kostki, rzecz jasna. Więc mam szczerą nadzieję, że to wszystko dobrze pójdzie z planem, nie? Jak to się dobrze ustawić? Chyba w tą stronę, żeby tak sobie troszkę te belki spychać, nie? Lekko z tej burty. Tu myślę, że będzie ok. Dobra, dajemy na luzik, gasimy. Zrobię bardzo przekroczenie, po prostu się teleportuję. Ogólnie staram się tego nie robić, ale no wiecie. Teraz zrobię, tak? Dobra, Władek się odpala. Niech lampki zgasną i jedziemy. Dobra. I będziemy sobie to zbierać. Jestem mega ciekaw, czy to w ogóle w miarę dobrze pójdzie to zbieranie. Mam wielką nadzieję, że tak. Nie będzie żadnych przykrości z tego powodu. Dobra, ogień. O, migacy wyłączę. Samochody sobie elegant zgadał. Ale w porównaniu do wyski dwójki to w 19 mało drzew. Wiesz co, może w 19 jakby może się wydawać, że jest mniej drzew na tej mapie. Bo na przykład tutaj tam gdzieś trochę drzewek pododawałem w tym miejscu, nie? Ale ogólnie wierz mi, że na przykład robiąc mapę do 22 właśnie kolonie, to starałem się bardziej położyć nacisk na to, że nie zmieniam praktycznie nic, tylko odświeżam, nie? I na przykład jak tutaj dam trochę tych drzewek w tym miejscu, widzisz, o, musisz się garbić. No to wszystkie inne drzewa to absolutnie po prostu było tylko zamiana na nowszy model z Farminga 22 i tyle, nie? Więc raczej... Aha, fajna belka, sobie łapię. Więc raczej nie powinno być takich problemów, że gdzieś tam jest tych belek za mało, czy belek, drzew za dużo, to za mało, nie? Powinno być raczej tyle samo. Na przykład w lesie zamieniłem sosy na świerki i przez to się to tak trochę ciemniej zrobiło, nie? Ja dam radę tutaj w ogóle? Jakoś to idzie niby, ale ja wiem, czy tak to pójdzie. Oż kurde! Zapomniałem, że to jest Władek. I Władek on trochę... Do tyłu! Kurna, panie! Że Władek ma hamulce do wywalenia. A siuntka jak złapie na przykład... Jadę z rożnikiem i 60, to kurde, sekunda i ja stoję dęba, nie? Mam zęby na tym, na desce, znaczy na kierownicy. Dobra. Która urwie? No oby nie. Mam nadzieję, że to jest idealnie po prostu przepełniona pod trzy belki, nie? Oby tak też było. No musi być, może sobie lekko je podepnę, poczekajcie, tak. Może się uda, tak delikatnie podsunąć, wiecie, tak podepnąć po prostu, nie? Tak po ludzko podepnąć. Wejdzie tu belka, czy nie wejdzie?
mów mi teraz, natychmiast. No, niech, że wejdzie, kurde, bo ten tur to... Chyba ta przyczepa akurat była spoko wyskalowana, nie? Nie wejdzie? No nie gadaj, że nie wejdzie. Ostatni raz tu przyczepę kupiłem. No jeszcze krzywo mi się... Jak się powiedzieć, to się zmieści? Stary, to jest farming, tu się... Widzisz, co się dzieje? To jest takie Kongo TV, tutaj. Użyj Wasteline. To brzmi jak jakaś taka, wiesz... Nie, ej, może wejdzie, ty. Poczekaj, jest szansa, że wejdzie. Patrz. Proszę. Szty. Kurwa, po złości to Kaszna zrobił. No, 500 metrów. Dobra rzeźwiska, mam pomysł na to, patrzcie. Burty, zdjąłem wszystko i git. Się nie dało wcisnąć normalnie. Musiałem pas założyć, że nie bym spadały, ale myślę, że teraz będzie dobrze, nie? Więc burty zdjąłem i wszystko jest w porządku. To za to cienkie... Co? Powiedziałem? No to cięcie, nie za cienkie. Co raz za cienkie. No, zacięcie, sorki. No i dobra. Jadymy sobie z tym. Ło, tutaj hamuluj tutaj trochę. Właśnie, tam na takim jednym shortcie pisaliście, że wszystko było ustawione. W sensie hamowanie, bo tam jechałem chyba jakoś jakimś silnikiem takim, nie wiem, chyba to była 16. I pisaliście mi bardzo miłe komentarze, że to ustawione, że z czego ja się śmieję i tak dalej, nie? Oczywiście, że nie ustawione. Po prostu faktycznie w tym farmingu czasami jest problem z hamulcami. To nie? No i jak hamujesz, no jak ktoś ma oczywiście kierownicę i używa trzech króli, które są pod, albo dwóch, zależy jaką kierownicę macie, no to doskonale wiecie, że jak hamujesz, to nie zawsze ten hamulec się do końca wbija i trzeba docisnąć konkret, żeby się trzeba hamować. I mi tam pisali, że ja to udawane robiło i kurde szkoda, bo naprawdę to było na serio, nie? O, patrz, no jak stąd. Wiem, że to nie jest realistyczny gameplay, absolutnie. Farmingę, żeby grać realistycznie, trzeba mieć co najmniej 30 modów. Bo to się nie da, nie? Już tamberka odchodzi, patrz, już jest problem. Wralu też macie ciulawe hamulce? No ta, no ale ktoś mi nie wierzy, że można mieć też tak słabe hamulce w farmingu, nie? Wiesz. Przyczepę podepnij? A co, ona nie podpięta jest? Żartujesz chyba sobie. Kurna bolca zgubiłem! Patrz! Matko bosko! Bolec wypadł, gdzie on tu w trawie? Dobra, jest! No! Pasuje! Dobra, gito! Matko boska. Bolec mi wypadł. Dobra, jedziemy po jeszcze jedną tubelkę. Ty, ja chyba nie zabiorę tak wszystkiego na raz. No się to na raz zabiorę, ale tam jest więcej belek chyba, albo nawet tyle samo. Zobaczymy ile da się. Jak ktoś to reszta sobie zwiąże po prostu poza odcinkiem już, nie? To tam tylko po 3 belki pada w takim razie? No trudno noż, jak tak, to tak. Cześć Rako FN2, witam. Jest taki problem z tej belkami, jakiś hit. Zawsze problem z farmingu z belkami. Nic się nie dzieje i zobaczy na wariuje, nie? Belki tańcują. Żeby realnie układać belki, to trzeba mieć sajteka? Nie, nie do końca. Nie do końca się zgodzę z tym, że trzeba mieć sajteka. Bez sajteka też oddał obradę. Właśnie, ciekawe jest mój sajtek. Bo ogólnie ludziska nie wiem, jak wiem, jakkolwiek to źle brzmi i głupio. Ale zgubiłem panel sajteka. Widział ktoś go gdzieś? Po prostu był i go nie ma. Dobra. Niechaj będzie tak. Dobra, to może tak, żeby nie... Albo dobra, pojedziemy sobie na ten. By chciałem robić cięcie, jakieś coś, ale pojedziemy sobie tak. Widziałem na złomie? O, masz. Pojedziemy sobie na tamto poletko. A może wam zrobić po prostu cięcie, jak będę jechał z przyczepą, nie? Żeby też tego tak wam samych transportów nie za bardzo pokazywać. Albo dobra, pokażemy wszystko, zobaczymy jak będzie. Bo raczej powinniście sobie elegancko na odcinku zmieścić, nie? Ale czego tam przyjęli?
zrypał. No ale stary, no dosłownie mówię ci, że nie mam panelu, nie? Przeszukałem całe mieszkanie tutaj, w Lublinie i tam u rodziców i nie mam w ogóle tego panela, nie? Totalnie nic. Jak kamień w wodę, nie ma, nie znajdziesz. I 5,5 stówy się poszło, psu, wiesz. No. Nie, się o to. Opyli ta, ojciec opyli mówisz, może i ta. No mniejsza. A sprawdź pod mostem. Dobra, tu ile będzie? Bo mi tam trzeba 3, żeby zapełnić, a to będzie więcej. Ile tu będzie tych beleczek? O matko. 2, 4, 6, 8. Sporo, sporo. Dobra, teraz w sumie wjadę sobie to jest, nakuję tą belkę. Jedziemy po tamto, jedziemy zaraz po siódkę, nie? Idziemy. Dobra. Siódka, halo. Tu jak zwykle, belki Kongo. Tańczą. Skąd ten rusek? No z Modhuba, od Kasztana przecież jest. Jest chyba najbardziej polarny ciągnik, jaki przez pół roku można było zauważyć na polskim YouTubie i Modhubie. Znaczy, prezentowany przez Polaka oczywiście, no bo to jak wcale promocję o dobrą, nie? No, ale gituwa. Zawalisty, no spoko jest, Władek bardzo fajny. No serio, tak wydawało mi się, ogólnie mi się właśnie wydawało, że jak Young Steer, siema, dzięki za follow, żywy dla ciebie, pozdro. Tak mi się właśnie wydawało, że jak Kasztan zaczął robić właśnie Władka, to powiedziałem, że jest taka głupota. Po co robić Władka, skoro skoro Władek jest, nie? Był Władek do farminga poprzedniego, wystarczy tylko zrobić go do farminga nowego i tyle, nie? No i jak się okazało, jednak totalnie zdominował ten rynek Kasztan i jak chodzi o Władka oczywiście. Bo nie wiem, jaki Władek by nie wyszedł inny, to chyba i tak każdy wybierze Kasztana, nie? Bo jest to naprawdę zrobione konkretnie. Więc Kasztan to naprawdę robi bardzo, bardzo dobrą robotę, nie? Ja wiem, że mogą sobie pojechać na gospo, ale już sam załaduję sobie całą tą, żeby wiecie, nie krążyć i tyle, nie? Mogę władować w sumie. No dobra, mniejsza, i tak jedną przerwę tylko żebyśmy zdążyli. Więc mniejsza o to. Dobra. Władek od wiśni do siarni był. Ja nawet nie wiem, kim jest wiśnia i tak dalej. Dla mnie wiśnia to Fritz, nie? Skąd 60-ka? Z portala. Zapytaj widzów właśnie, bo to mam właśnie widzowie mi ją wysłali, nie? A, właśnie. Skoro tak już tu jesteśmy, to ja bym sobie to jeszcze podczepiał, o to. I tutaj tą belkę jeszcze poprawię jakąś chyba jedną. Albo dobra, zaraz. Idziemy. Azocik trochę poszedł w dół, widzę. Znaczy PH. Tak, to zgadza. Co się zgodzę z tobą, Heszek. Że Władka się lepiej dało zrobić, nie? Ma wszystko to, co po prostu tutaj potrzeba. Naprawdę jest konkretnie zrobiony. Totalnie pierwsza klasa, nie? Podręcznikowo po prostu zrobiona modyfikacja. Ja tam coś wywalę, znaczy. Nie? Co tam się dzieje? Znaczy, może trochę. Aha, bo to jeszcze łapie ten. Okej. Okay. A teraz pójdzie. Posuniemy to? Podsuniemy, nie? Tak, podsuniemy i się wszystko wywali zaraz. Nie. Dobra, cięcie. Kurwa, co to jest? No kurwa, pewnie, że tak! Wszystko się nie wpisał. Lekki wypadek mieliśmy oczywiście, ale już wracamy ponownie, zobaczcie. Troszkę sam się miał paraliż tutaj, innymi sposobami niż tak jakbyście myśleli, że to zrobiłem, ale już wracamy oczywiście, nic się nie stało, to jest tylko gra, nie ma to się oczywiście tutaj napinać, bez sensu, ja sobie ładuję już kolejną tutaj beleczkę i jedziemy oczywiście z tematem na ostro, dwie załadujemy, zawieziemy sobie na gospo, nawet nie wiem czy uda mi się, ale być może uda mi się je zrobić, wyładować je, chociaż, a wyładujemy sobie, czemu nie? Dopiero kolejną przyczepkę, którą będę trzymał, będę miał na przyczepce całej, w sensie przyczepkę oczywiście z balotami. No bo będę od razu owijał. Owijać będziemy w kolejnym odcinku. Myślę, że wam się to może spodobać, to owijanie.
bo będziemy kupować tekle, ogólnie kupować raczej, a nie wypożyczać, także spoko. A, i też poza odcineczkiem, nie wspominałem wam, ale mam 1000 złotych więcej, dlaczego? No, oczywiście znajdźka, znalazłem ją, tutaj tam kiedyś taki chłopak tam był, skakał kiedyś na rowerze, taki jumper, na niego mówili. No ale zresztą kilka lat chodziło jakieś echo, że tam straszy coś niby, że było słychać jeszcze jego głos. Już teraz tego nie słychać, więc jakiś egzorcysta, nie wiem, przepędził go. I już tam jest cisza, więc jest spokojnie, już nic nie straszy. A ja tu sobie elegancko jadę. Z Władziuniem. Proszę bardzo. No i panie. Trzeba użyć zaklęć, dobra. Ja tu zapinam wszystko, co potrzeba. Okej. I nie ma co. Ale siuntka odpalana, trójka wrzucana, skręcamy i jedziemy do domu. Wiec co, ja może zrobić zdjęcie jeszcze zanim to wszystko tak. Wracamy po cięciu, oczywiście bliska, sorki, ale lekki turbulencji musiałem tutaj przeżyć. Dobra, wiecie co, ja pomyślałem tak. Nie będę wam pokazać po prostu jak to rozbudowuję. Po prostu kolejnym razem, kiedy będę już robił dla was odcinek z owijania tego, bo też sobie będziemy to owijać, rzecz jasna. No to wtedy, że on po prostu rozładuję sobie tamtą drugą przyczepę, nie? A nie tą. No, więc mieliśmy delikatne perturbacje tutaj podczas tego, ludzie na Twitchu tutaj to coś tam wiedzą o mniej więcej o tym, jak się zachowuje w kryzysowych sytuacjach stresowych. Dobra, wjeżdżamy. Bardzo ładnie tutaj to wygląda, chciałem powiedzieć, że jestem naprawdę dumny z tego zestawu. Czy ja mogę sobie odpalić jeszcze jakiś ten? O nie, to. A mam 35, dobra. No to elegancko, to wjeżdżamy sobie. No patrz, to wygląda nawet nieźle, nie? No farming 13 B-like, tylko że na nowych modelach. Zobacz, co się dzieje. No i elegancko, ja tutaj zatrzymuję się. I kończymy odcinek. Nie ma co, o masz. Nie ma co, kończymy odcinek, po prostu dziękuję, żeście byli, bardzo miło oczywiście. Władek niech sobie stoi, bo i tak jeszcze zaraz tam pojadę, nie? A nie, muszę przyjechać się to rozładować. Jak ty mówisz tutaj, hejś, jak nieładnie. Weź ten, dajcie mi tam auta. Dobra, nieważne. Dzięki, żeście byli, zapraszam na kolejne odcinki oczywiście do nas na serię Podwórko Kolonisty. Trzymajcie się do kolejnych, no i cześć. Pozdrawiam, pa pa.